Moi drodzy, chciałam Wam zaproponować warsztaty z masek inspirowane twórczością Pabla Picassa. Teraz musimy niestety nosić maski z powodu koronawirusa i nam się bardzo źle maski kojarzą, a ja chciałam dla Was odczarować te maski. Na pewno wiecie, że maski są z człowiekiem od początku, od człowieka pierwotnego. Ci, co chodzili do mnie na warsztaty ceramiczne w wakacje, pamiętają, jak robiliśmy takie ceramiczne maski inspirowane Afryką. Na pewno znacie też maski karnawałowe z Wenecji, czy maski z Meksyku, inspirowane świętem zmarłych. To są wszystko maski, które się kojarzą z czymś pozytywnym. Maski właśnie pozwalają być nam kimś innym, niż jesteśmy normalnie w życiu. Pozwalają wyeksponować pewne cechy, a inne ukryć. I dzisiaj będziemy sobie robić właśnie maski inspirowane twórczością pana Picassa. Każdy z Was na pewno słyszał to nazwisko. Picasso. Jest to artysta uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Zajmował się ceramiką, grafiką, malarstwem i rzeźbą. Tutaj macie zdjęcie pana Picassa na tle swojego obrazu. Oczywiście to jest takie przykładowe zdjęcie. Wy możecie jak najwięcej obejrzeć prac pana Picassa w internecie czy w albumach z malarstwem. Ja tylko przygotowałam dla Was kilka takich reprodukcji, żebyście mogli mieć pogląd o twórczości pana Picassa z tego późniejszego okresu, który chciałabym, żeby właśnie Was inspirował. Są to prace takie bardziej odważne. Na przykład tutaj mamy portret dziewczyny przed lustrem. Widzicie, że te prace nie są realistyczne, są bardzo kolorowe, ekspresyjne i chciałabym właśnie, żebyście tworząc swoje maski dzisiaj patrzyli na tą twórczość pana Picassa i stali się takim Picassami. Odważnymi, eksperymentującymi, używali dużo barw i kolorów przy tworzeniu swoich masek. Materiały potrzebne do naszych warsztatów to jest karton. Słuchajcie, ja używałam kartonów na przykład po pizzy. Wy też możecie, tylko pamiętajcie, żeby nie były tłuste, czyli plam, żeby nie było. Na przykład taka tektura falista też nam się przyda. Czy zwykły kawałek kartonu, czy z Biedronki, od jakiegoś opakowania. Oczywiście bez plam, czyste elementy kartonowe. To będzie baza naszej maski. Będziemy używać też klej. Najlepszy będzie do tego klej wikolowy, który dobrze łączy papier i tekturę. Będą potrzebne nam pędzle, oczywiście. Patyki od szaszłyków. Nożyczki. Nożyk introligatorski, ale niekoniecznie, jak nie macie czegoś takiego. Linijka. Ja mam też ekierkę, bo tutaj też jest taki kształt, który nam się może przydać do pracy. Gumka, ołówek, kredki, na przykład pastele olejne, czy zwykłe farby plakatowe. I jeszcze taśma taka, może być malarska, tak jak moja, albo każda inna, też będzie nam potrzebna. Oczywiście jeszcze kartka papieru i w zasadzie wszystko. I aha, jeszcze nie wiem, czy mówiłam, ale markery. Marker zwykły czarny. I to są takie najważniejsze rzeczy, z których będziemy robić nasze maski. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od inspiracji, czyli nie kopiujemy twórczości pana Picassa, tylko się inspirujemy i potem będziemy robić własny projekt. Projekt polega na tym, że bierzemy kartkę papieru A4 i robimy sobie szkice maski własnej, tak? Czyli pamiętajcie, nie interesuje nas w projekcie coś bardzo precyzyjnego, tylko robimy szkic, coś na szybko, tak? Im więcej robimy projektów, tym jest lepiej, bo możemy zawsze odrzucić jakieś projekty, które nam się mniej podobają i zrobić sobie maskę tą, którą uważamy za najlepszy projekt, ale możemy zrobić też kilka. Czyli robimy sobie szybki taki projekt, taki szkic, który będzie nam pokazywał tylko jakieś naszą ideę, co my chcemy zrobić, tak? Ja tutaj właśnie tutaj rysuję tak na szybko taki projekt. Słuchajcie, żeby było wiadomo, gdzie ja co umieszczę, tak? Że może tak jednak zrobię, jakoś tak. Tak, czyli tutaj coś wykorzystam, że tu zrobię jednak mniejsze te... Tutaj mogę oczywiście tą gumkę. Nie, to jednak mi się nie podoba. I wy też nie czujcie się skrępowani w swojej twórczości. Tylko starajcie się robić jak najwięcej od... I to jest taki projekt, bardzo szybki, tak? Czyli później mam, jak mam już ten projekt, to co dalej? Czyli co? Biorę znowu sobie swój materiał, czyli tutaj to, co mówiłam, ja korzystałam z tej tektury takiej po pizzach i przenoszę
szkic, patrząc na niego, na swoją tekturę, tak? Czyli tutaj patrzę i szkicuję na tym materiale tą bazę, tak? Czyli tą twarz, powiedzmy, czy tą maskę. Nie rysuję tutaj, słuchajcie, oczu na tym kartoniku, bo oczy będą doklejane. Tworzymy płaskorzeźbę, czyli dodatkowe elementy będę rysowała poza tym głównym szkicem, tak? Czyli tutaj mamy ten główny zarys i tutaj nie rysuję tu oczu, ponieważ te oczy będę tworzyć gdzieś na zewnątrz, tak? Te elementy, które będą przyklejać. Czyli mamy koronę, sobie rysuję gdzieś poza, tutaj sobie rysuję ten nos, szkicuję, tutaj te usta. Jak już mam poszkicowane, tak? Bo patrzę oczywiście cały czas na swój projekt. Co tam wymyśliłam? Aha, tutaj muszę jeszcze zmieścić jakieś oko. To też może o takie skrzydełka sobie wykorzystam. Takie o. To mi będzie też łatwiej naszkicować tutaj oko. Całą tekturkę staram się dobrze wykorzystać. Tak bardzo, że tak powiem, efektywnie. Tutaj naszkicuję oko. Tutaj sobie naszkicuję źrenicę, czyli coś, co jeszcze mi kolejny element spojrzy na kolejną warstwę w naszej masce, tak? Co jeszcze bym tu mogła mieć? Na przykład wnętrze tego ucha, takie dodatkowo wypukłe. Tak? I takie rzeczy, jak już mam poszkicowane, to mogę wycinać teraz tą maskę. Tutaj mamy tak. Tak, i tu mamy to, ale w projekcie mam tu jeszcze pod spodem jakieś prostokąty, tak? Czyli wykorzystuję znowu elementy, które będą pod spodem. Czyli pod tymi naszymi oczami są takie prostokąty. Potem mamy jakieś tam źrenice jeszcze, czyli tutaj takie akurat w formie kwadratu, wcale nie okrągłe, tak jak w rzeczywistości. Czyli robimy sobie dwa małe prostokąty, które wkleimy jako nasze źrenice, na przykład, tak? Tak. Tutaj jeszcze jakiś kawałek też, możemy drugi, ten akurat mam tutaj w projekcie, że on jest zupełnie inny, węższy, szerszy, tak? Czyli możemy to po prostu tych elementów dużo natworzyć. Tam jeszcze mamy takie, tutaj ja na przykład wymyśliłam, że będą w tej masce takie coś, nie wiem, jakby łzy, nie łzy, może to są rzęsy, które są takie super długie. Czyli pamiętajcie, czujcie się jak najbardziej odważni w swojej kreacji, swojej maski, żeby ta maska pozwoliła Wam być tym, kim naprawdę chcecie być. Czyli takie tworzymy różne elementy z różnych kawałków tej tektury. Dobra, czyli mamy te najważniejsze elementy, które będą w naszej masce. I teraz znowu patrzę na projekt, co ja gdzie mam. I teraz będę sobie mogła tak na sucho to najpierw poukładać, tak? Czy to jest fajne, czy coś jeszcze zmieniam, zmodyfikuję, czy tutaj sobie to przykleję, czy w innym miejscu sobie to przykleję, czy tu przyjdzie, gdzie jest ten nos. Proszę bardzo, nos mam tutaj. Czyli w zasadzie mam wszystkie elementy, które będę potrzebowała do zrobienia tej maski króla. Czyli możemy też robić do tego podejść w ten sposób, że najpierw poprzyklejamy, potem malujemy. Możemy malować, wykończać naszą maskę w dowolnej technice, słuchajcie. Możemy malować, możemy rysować kredkami, możemy mieszać techniki, czyli i trochę farby, trochę pastele, kredki i na przykład do tego jeszcze marker. Także też dowolność jest pełna z Waszej strony, jak Wam się podoba, jakie zrobicie w tym momencie elementy. Więc może tutaj zacznę malować. Zacznę sobie może od malowania tej korony. Na kolor, powiedzmy, żółty. I ona sobie będzie w międzyczasie schła. A ja będę robić jakieś inne elementy. Nos może na pomarańczowo. Pomalujemy sobie. Czyli, a może właśnie pomaluję jeszcze taką inną techniką, słuchajcie. Kiedyś Wam pokazywałam na innych warsztatach. Takie malowanie przez stopowanie. Czyli polega to na tym, że po prostu gąbką, taką zmywakową, którą myjemy naczynia, malujemy przez takie pieczątkowanie, czyli topowanie. To jest fajna. Dlaczego to jest fajna technika? Dlatego, że nie widać tych mećgów od pędzla, tylko taka fajna się tekstura robi od tej gąbki i też
szybciej potem wysycha nasz element. Czyli zobaczcie, to wygląda w ten sposób. Nie ma medźgów, jest taka teksturka, a pomalowany pędzlem wygląda w ten sposób. Czyli widać te medźgi trochę od pędzla, tak? Tak, na przykład to i kleimy wikolem. Wikol jest fajny, bo on fajnie działa z drewnem i z teksturą, także ten klej dobrze. Ale jak nie macie wikolu, to jakiś klej uniwersalny tam będzie ok. To, co macie tam w domu, tylko może trochę będzie dłużej, będziemy czekać, aż to wyschnie przy innym kleju. Tak, i to już stworzyło nam taką trójwymiarowe oko. I dopiero to jako całość przykleję już w tym miejscu, które będę uważała, że jest dobre. I tak samo z drugim okiem postępujemy. I takie gotowe elementy dopiero przyklejamy do tej maski, tak? Do tego miejsca, gdzie uważamy, że najlepiej to wygląda. Nos już wysekł, już zdążyłam go tutaj przykleić. Zobaczcie, jak to wygląda tą właśnie techniką malowany nos. Usta na czerwono pomalowałam. Tu mamy te fioletowe, a to pomyślałam sobie, ta tekturka, że fajnie wygląda bez malowania. Więc to też od Was zależy, czy chcecie wszystko malować, czy nie. Teraz przykleję jeszcze koronę, którą też już ładnie wyschła. Tutaj dodatkowo zrobiłam takie elementy, które możemy właśnie też zrobić kredką, taką, słuchajcie, różową i do tego właśnie, tak jak w koronie, jakieś takie klejnoty, czy jak to tam się nazywa. I przykleimy tą koronę do tego spodu. To, co już mówiłam, że mam tu tą bazę i tu wkleję sobie tylko tym wikolem na miejsce koronę. Czyli mamy zrobioną w ten sposób maskę malowaną. I zobaczcie, ta maska nie ma symetrii, tak? Widzimy ten nos, te usta są krzywo, niesymetrycznie, te wąsy, oczy. Każde ucho jest inne i też bym chciała, żebyście tak właśnie patrzyli. Tak jak pan Picasso zasłynął z tych eksperymentów swoich malarskich, tak wy, żebyście w swoich pracach też byli takimi eksperymentatorami. Co teraz trzeba zrobić? Mamy już tą maskę i teraz na koniec do tej maski z tyłu przykleimy, tak jak tutaj w tej masce mam w ten sposób, patyk od szaszłyka, który pozwoli nam trzymać maskę przed twarzą, tak? Czyli co robimy? Bierzemy patyk, bierzemy sobie szybciutko kawałki. Ja mam akurat malarską taśmę, którą nie trzeba nawet ciąć nożyczkami, tylko raz, dwa sobie zrobić takie przyklejenie do maski. I już mam maskę króla, czyli dzięki tej masce mogę być kimś innym. Słuchajcie, jeszcze tutaj pomyślałam, że na koniec, jak są oczy, tak, czyli te źrenice, że zrobimy sobie takie dziurki, które pozwolą nam patrzeć przez tą maskę, czyli dodatkowy ten element jest atrakcyjny, że tutaj mam właśnie te oczy i mam coś takiego, czyli maska wygląda tak zrobiona. Chciałam Wam pokazać jeszcze inną maskę, którą też zrobiłam wcześniej. Dla Was też oczywiście szkicowałam, to był szkic do tej maski. Jest to maska nawiązująca do bohatera naszych warsztatów, czyli pana Pabla Picassa. Czyli dzięki tej masce mogę być panem Picassem. Chciałabym zresztą być panem Picassem, tak słynnym artystą, jakim on był. Życzę Wam udanej zabawy przy tworzeniu własnych masek, bo jest to naprawdę fajna praca kreacyjna, a w momencie, jak się spotkamy już w realnym świecie, to możemy dzięki tym maskom bawić się w formie dramy na kolejnych warsztatach. Życzę Wam udanej zabawy.